Cześć Minecraft kumple, z tej strony Over i nie wiem czy wiecie, ale jeżeli w tym momencie nie zostawiacie łapki w górę, to uwaga, dzisiaj w nocy stanie się rzecz straszna. Otóż po prostu zniknie wam komputer. Tak, jutro jak wstaniecie, to zniknie wam komputer i nie będziecie mogli po prostu sobie grać. Więc lepiej w tym momencie stawcie łapkę w górę, chyba że nie chcecie mieć jutro swojego komputera. Więc łapka w górę i oglądamy. I oczywiście jeszcze przed odcinkiem chciałem was wszystkich bardzo serdecznie zaprosić na mój serwer rgmc.pl. IP macie w prawym górnym rogu przez praktycznie cały odcinek, jest to mój serwer. I odcinek jest z trybu survival 1.15.2, na który was bardzo, ale to bardzo serdecznie zapraszam. Ale oprócz tego trybu mamy również inne tryby, jest to m.in. tryb Mega Drop, tryb survival 1.8, czyli survival plus gildie. Jest tryb PvP, tryb Skyblock oraz tryb Freebuild. Tak więc jak widzicie, trybów na pewno nie brakuje. Więc no każdy znajdzie coś dla siebie. IP to rgmc.pl i w prawym górnym rogu oczywiście jeszcze będziecie mieli to IP. I bardzo serdecznie każdego zapraszam na ten serwer, ponieważ według mnie jest to serwer naprawdę po prostu warty grania. Warto, aby sobie wbić i po prostu sobie elegancko ze mną pograć, bo ja na tym serwerze jestem codziennie. Więc już nie przedłużając, miłego oglądania Minecraft kumple. No to jesteśmy już na serwerze i jesteśmy chyba podczas nagrywania waszej ulubionej serii, czyli oczywiście łapanie czterów na survival 1.15.2. Ponieważ mimo iż chyba zapałem wszystkich czterów, to wy mi jeszcze pisaliście, że nadal są czterzy, że wy sobie graliście 3 dni na cheatach, nikt was nie zbanował, wykopaliście sobie 3000 staków diamentów. No ja przyszedłem sobie przetestować, czy naprawdę jest tutaj tak dużo czterów i widzę, że dwóch, co jest kurde? Weźmiecie sobie na GMO moda 3, jakichś dwóch Polaków. Co on tu robi? Ja nagrywam odcinek energiczny, nagrywam! Zgikowałem go, bo mu już dałem jedno ostrzeżenie. Mam nadzieję, że dwóch Polaków go nie widział. Dobra, poczekajcie, włączymy sobie... Co on tu robi? Dobra, na początku może bez tekstur paka na X-Raya. Pierw zobaczmy, co on tutaj robi. Kopię sobie... O, to było bardzo podejrzane. Dobra, wiecie, to sobie jednak załączę tego tekstur paka na X-Raya. Czekajcie chwilę. Paczki zasobów, X-Ray Ultimate, odpalamy. I dobra, gdzie jest pan dwóch... Gdzie on jest, kurde? Zniknął! TP dwóch Polaków, dobra. O, patrz, tu jest diament, są Dobra, według mnie... Zobaczmy jeszcze troszeczkę, nie no, ale dla mnie to już jest praktycznie 100% cheater, ale zobaczmy, tam są jeszcze na dole tutaj diamenty na przykład. Zobaczmy, czy pójdzie w ogóle w ich stronę, zniknął mi znowu, nie wiem, ma jakieś czary. Kolejne, nie no, dobra, według mnie typek ma cheaty, ale sobie go, zapytamy się dlaczego cheatuje. Zapytamy się go dlaczego cheatuje, wyłączmy sobie game moda, on już nas widzi. Proszę stać, staj. MS, co on robi? No chodź tu! Patrzcie co robi cheater, on już wie, że bana dostanie. On już wie, że ma bana. MSG dwóch Polaków, dlaczego cheatujesz na najlepszym serwerze? Co? Polak napisał na czacie. Dlaczego cheatujesz na najlepszym serwerze? Zapytajmy się go, dlaczego cheatuje na najlepszym serwerze, czyli oczywiście RGMC. Ja nie mam. Patrzcie, oczywiście nie... Czego nie masz? No ty nie masz to najwyżej mózgu, chłopie, a nie cheatów, bo widać, że masz cheaty. Widać, że chłop ma cheaty 100%. Nie ma cheatów. To dlaczego... Wkopujesz się na diamenty. Zapytajmy się go, dlaczego wkopuje się na diamenty, skoro według niego nie ma cheatów. To jest naprawdę jakiś dziwny jest ten człowiek. Ale to jest taki typowy Stevie, no patrzcie, błąd w niku. Bo ja mam taką taktykę. Wyłączę wam tego, wyłączę wam X-Raya i zobaczycie jaką on ma taktykę. On ma taką taktykę, że po prostu idzie i rozkopuje wszystko, co jest na jego drodze. Taką ma taktykę. Obliczam chunki. Co? On ma jakąś taktykę, gdzie oblicza czanki. Gdzie on jest? No niestety pan dwóch Polaków lognął właśnie. Lognął i niestety... Po prostu... Niestety lognął i musiałem go oczywiście zbanować. Będę mu bana na jeden dzień, znaczy boże, na jeden dzień, na 3 dni. Tak jak to za zwykłego X-Raya, ponieważ ja jestem pewny, że miał X-Raya. I na pewno nie wywaliło mu internetu ani nic. Widać było, że po prostu już pisał głupoty, że on ma jakieś taktykę na czanki. Jeżeli ktoś zna taktykę na diamenty na czanki, to niech mi napisze w komentarzach, bo jestem naprawdę bardzo ciekawy. Taktyki na diaksów na wyliczanie czanków, bo o takim czymś nigdy w życiu nie słyszałem. No ale dobra, no to cóż, no idziemy na spawna. Idziemy na spawna i czekamy na kolejnego cheatera, aby go zbanować. Zobaczymy, czy może jeszcze ktoś będzie cheatował na RGMC. I nie zgadniecie, moi drodzy, co się stało. Patrzcie, kto kopie diamenty. Patrzcie na czat, kto kopie diamenty.
Pan Trzech Polaków. My już pana Trzech Polaków znamy bardzo dobrze. Jest on cheaterem, prawdopodobnie multikonto tego typa, co przed chwilą go zbanowałem. Więc naprawdę walczymy. Ja po prostu się do niego od razu tepam. Ja nie będę patrzył, co robi. Typek ma cheaty na 100%. MSG Trzech Polaków. Dlaczego robisz multikonta i cheatujesz? Zapytajmy się go oczywiście z uśmieszkiem, ponieważ typek zrobił kolejne multikonto i znowu idzie cheatować. Zapytajmy się go po prostu, dlaczego to robi, po co. Ciekawe, jaka będzie jego odpowiedź. Nie cheatuję, mogę... O, dobra! A na czym ona polega? A pozdrawiam Alana Gaming i pozdrawiam też na Xeo, bo chcieli pozdrowienia na odcinku. I zapytamy się, jaką taktykę on ma. Zobacz, oblicza szchunki. Dobra, on oblicza czanki, no. Pokaż tą taktykę. Co on robi? On coś liczy, co odwala? Co on robi? Ty patrzcie, wykopał! Ty, może on ma naprawdę jakąś legendarną taktykę wymyśloną przez niego autorską? Ej, bez kitu. To zrób to jeszcze raz. Zapytam się go, aby zrobił to jeszcze raz, bo może to jest taki przypadek tylko. On coś oblicza, patrzcie, widzieliście, co on robił? On tak jakby jakieś duchy wzywał i potem wskopał się na diamenta. Zobaczmy, co teraz zrobi. Idzie. Patrzcie, patrzy, idzie na górę znowu. I co będzie robił? Patrzcie, on coś liczy. On oblicza czanki. Idzie. I czy będzie... Ej, są diamenty. Ej, czy na... może on ma jakąś nową taktykę? Bez kitu, co on robi? On ma jakąś nową taktykę według mnie. Patrzcie, co on robi. Ale dobra, wiecie co? Ja jednak mi się wydaje, że jednak masz X-ray. Ale wiecie, co mi się wydaje, że on kłamie, on nic nie oblicza i że on tak tylko cwaniakuje. Napisz mu po prostu, że ma X-raya według mnie. Ciekawe, jak na to odpowie. Przysięgam, udowodnię. Dobra, czekajcie, włączę sobie może aż tego, jak to się nazywa. Włączę sobie... Albo zapytam się go, jak udowodni. Jak udowodnisz? Jak chcę udowodnić to, że on nie ma X-raya? No, dawaj, odpowiedz mi. Jak ty nam to udowodnisz? Panie Trzech Polaków. Pokażę, że nie mam. Jaką chcę nam pokazać, że nie ma X-raya? Dobra, odpalę sobie teksturpaka może na X-raya, bo on nam będzie pokazywał, że on nie ma X-raya. Więc odpalmy może sobie teksturpaka. Gdzie on jest? Tutaj. Dobra. I pokaż nam, że nie masz X-raya. O, tutaj są diamenty. No, pokaż. No, udowodnij, że nie masz cheatów. O, patrzcie. On nam udowadnia, że nie ma cheatów. Nie wierzę w typa, co robi. On udowadnia nam, że nie ma cheatów tym, że widzi te diamenty i się po prostu kopie obok nich. Patrzcie, ej, jak ominął. Sorry, że przeszkadzał mnie. Idzie dalej. Poczekajcie, koledzy. Dobra, jesteśmy już u opremie, ponieważ pewien admin miał problemy i on teraz twierdzi, że on nie ma cheatów. Spamił mi na MSG, że nie ma diaksów, ponieważ ominął sobie diamenty. Naprawdę... Bardzo mądry człowiek. Dobra, masz ci ty mnie nie oszukasz, mordo. To pochodź na Anydeska. Dobra, chodź na Anydeska, sprawdzę cię. Zaprosimy go na Anydeska, zobaczymy, czy przyjmie zaproszenie. Cheaterzy nigdy nie przyjmują Anydeska, bo oni się zawsze boją, bo wiedzą, że i tak to wykryje. Tylko sobie usunę to. Włączę sobie normalnego teksturpaka. Na co? Anydeska. Taki program do sprawdzania. Musisz go pobrać, jak go nie masz. A wiem. O, dobra, patrzcie, chyba go pobierze. Nie no, jak on chce pobrać, to może faktycznie nie ma cheatów. Bo zwykle ci, co dają ten program, to raczej wiedzą. Ty podał. Dobra, idę zobaczyć. Poczekajcie. 4, 5, 6, 7, 8, 9. To wygląda jak numer telefonu trochę. Poczekajcie, zobaczę, czy jest prawidłowy. Nieprawidłowy jest. Kod nieprawidłowy. Czemu oszukujesz? Chyba mnie chciało oszukać, wiecie? Podał mi nieprawidłowy kod. Dobra, typek jest oszustem. Jeszcze gra na czas, naprawdę jest, sam jesteś nieprawidłowy, nie umiesz wpisać koda. A ty jesteś upośledzony, bo cheatujesz. No, on jest upośledzony, bo cheatuje na RGMC. Jeszcze mu tak napiszemy, bo jest typek downem. I tak wykopię... Po co napisał?
Masz... Gdzie on jest? Ty zniknął. Trzech Polaków. Ten ban. 3 dni X-Ray. Zbanowany. I w sumie nie wiem. Długo mi się wydaje, że się z nim męczyłem. A wydaje mi się, że więcej cheaterów na tym serwerze nie ma, bo naprawdę na RGMC jest strasznie mało cheaterów. Strasznie mało X-Rayowców. Na początku było ich dużo, ale teraz zbanowaliśmy dosłownie każdego. Ale szczerze mówiąc, dziwny był ten cheater. Jeżeli to cheater oglądasz, to naprawdę jesteś dziwny typiek. No i cóż, ja z wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Pozdrowienia dla was. Siema.